Zaczynam od tego, że przygotowuję słoiki, takie w miarę duże, a przynajmniej o dużej średnicy otworu. Słoiki dokładnie myję i wyparzam i zostawiam do osuszenia. I teraz szykuję buraki. I mam tutaj 2 kg buraków. Są dwie szkoły przygotowywania zakwasu buraczanego. Można te buraki obrać lub dokładnie oczyścić, wyszorować skórkę i odciąć te zgrubiałe części. W obu przypadkach zakwas się uda, więc decyzję pozostawiam Wam. Ja, mimo że zawsze preferuję szybszą metodę, to jednak buraki obiorę. Dokładnie ubieram, odcinam tę zdrewniałą część i dokładnie opłuczę i w ten sposób przygotuję wszystkie buraki. Buraki obrane, idzie to naprawdę bardzo szybko. Teraz kroję je w mniejsze kawałki, w plastry, ćwiartki, ósemki, według uznania. I gotowe. Kilka słów ostrzeżenia. Ja kroję te buraki w dłoniach, ale mam w tym dużą wprawę. Dla mniej wprawionych bądź bardziej ostrożnych polecam krojenie na desce. Buraki są bardzo twarde i nóż bardzo łatwo może się po nich ześlizgnąć i skaleczyć rękę. Gotowe. Buraki teraz dokładnie płuczę pod zimną, bieżącą wodą. I przekładam je do przygotowanych obok dużych słoików. Układam je tak dość ściśle, jeden przy drugim. Zostawiam od góry trochę miejsca, dlatego że za chwilę będę te buraki zalewać wodą i chodzi o to, że one całe muszą się znaleźć pod lustrem wody. No i z 2 kg buraków otrzymałam 2 takie spore słoje pokrojonych i umytych buraków. Teraz przygotuję je do kiszenia. Doprowadzenie ich do tego etapu zajęło mi bardzo mało czasu, bo 15 minut. Gdybym ich nie obierała, o czym wspominałam na początku, myślę, że całość zajęłaby do 10 minut. I teraz całość pójdzie już bardzo szybko. W zależności od domu i od podejścia jest wiele sposobów na kiszenie buraków. Ja pokażę mój ulubiony. Do buraków dodaję czosnek. Na tę ilość będę potrzebowała 3-4 ząbki czosnku. Ja biorę 4. Nacinam je u nasady w krzyż. I dodaję po 2 ząbki czosnku do każdego słoika. I teraz, ponieważ jest zima, to ja nie mam świeżego kopru ani tradycyjnych dodatków, które zazwyczaj dodaje się do kiszenia warzyw. Skorzystam zatem z kupnej przyprawy do kwaszenia ogórków. Tu są po prostu suszone dodatki. I dodam po 2-3 łyżki na tę ilość buraków, zatem 2 łyżki do tego większego słoika i 1 do mniejszego. Jeśli chodzi o skład tej przyprawy, to jest tutaj ziele kopru ogrodowego, czosnek, korzeń chrzanu, pieprz czarny i liść laurowy. Czosnek wyjmuję, bo dodaję świeży. Całość zalewam letnią, przegotowaną wodą, tak żeby buraki skryły się pod lustrem wody. I teraz moja babcia zawsze kładła na wierzch skórkę chleba razowego lub kromkę malutką chleba razowego. Dzięki temu buraki zakwaszały się szybciej. Według mnie dzisiejsze chleby razowe, zresztą nie tylko według mnie, nie są pieczone tradycyjnie na zakwasie. Dlatego ja, aby przyspieszyć kiszenie, dodaję, może odsunę, tę wodę, która zbiera się przy zakwasie. Jak zrobić domowy zakwas, taki na chleb, pokazuję w osobnym filmiku. Jeśli nie macie takiego zakwasu i nie możecie zebrać tej wody, to myślę, że można poszukać takiego chleba razowego pieczonego na zakwasie i dodać tutaj skórkę chleba. Kładę ją po prostu na wierzch. W moim przypadku delikatnie zbieram tę wodę i dodaję po łyżce do słoika. I na koniec po łyżeczce soli do każdego słoika. Ja biorę sól kamienną, taką do przetworów domowych. Myślę, że można ją ewentualnie pominąć. Ja jednego roku zapomniałam dodać soli do buraków i też się ładnie ukisiły, ale zazwyczaj ją dodaję i tę wersję dzisiaj tutaj prezentuję.
Jeśli chodzi o ilość, to dodam jeszcze jedną rzecz. Kiedyś stosowałam proporcję 1 łyżka soli na litr wody, zatem tę wodę odmierzałam, nie wiem, pojemnikiem o znanej pojemności. Teraz po prostu sypię do większego słoika niepełne 2 łyżeczki soli, do mniejszego 1 łyżeczkę i jest w porządku. No i gotowe. Teraz tylko przykrywam i wstawiam na kilka dni w ciepłe miejsce. 3-4 dni wystarczą, czasami trzeba kisić do tygodnia. Po prostu sprawdzam, jeśli buraki mają taki kwaskowy, winny smak. W zasadzie jeśli ten wywar z buraków ma taki kwaskowy, winny smak, to jest gotowy. Wtedy go przecedzam, wstawiam do lodówki razem z buraczkami, bo one są bardzo smaczne do sałatek, do przekąsek, także do barszczu wigilijnego, do którego zresztą je szykuję. I kiedy już jest gotowy, to można go przechowywać w lodówce do kilku tygodni. Trzeba tylko pamiętać, żeby buraki kisiły się w ciepłym miejscu. To jest bardzo ważne. I gotowe. Cała filozofia kiszenia tych buraków zajęło mi nie dłużej niż 20 minut, tylko dlatego, że je obierałam. Gdybym nie obierała, myślę, że w 15 spokojnie bym się zmieściła. I obiecuję, że te buraki pojawią się raz jeszcze przy okazji szykowania barszczu wigilijnego. Ale dodam to, co już mówiłam wcześniej, że świetnie sprawdzą się jako dodatek do wszelkiego rodzaju sałatek, jako przekąska, czy też jako taki barszczyk na zimno, napój do picia, bo w tej wersji także doskonale smakują. A teraz kończę filmik. Zapraszam do kiszenia buraków, bo taki domowy barszcz nie ma sobie równych i zaczynamy odliczanie do Wigilii.